Witam Państwa w oddziale Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego na debacie poświęconej tym dniom, które się i tym wydarzeniom, które się rozegrały między 13 maja 1981 roku, czyli zamachem na placu Świętego Marka w Rzymie na Jana Pawła II, a śmiercią Prymasa Wyszyńskiego 28 maja 1981 roku. Przepraszam, plac Świętego Piotra, bardzo przepraszam, dziękuję za sprostowanie. Witam Państwa tutaj obecnych, witam Państwa, którzy oglądają nas przy monitorach, tabletach, smartfonach. Bardzo miło, że Państwo są z nami, a są obecni. Pan profesor Sławomir Cęckiewicz, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, pan doktor Jan Maria Jackowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej, również historyk, i mamy, proszę Państwa, książkę pana senatora, doświadczyć wspólnoty, co ciekawe, właśnie z fotografiami pana senatora. Zaraz pan senator się będzie jeszcze tłumaczył z tej publikacji. Jest z nami także pan profesor Paweł Kowal, historyk, politolog, muzealnik, jak sam o sobie mówi, i także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, i pan Piotr Dmitrowicz, historyk, dyrektor placówki, dzięki której tutaj możemy być. Ja nie dostałem praw. A chciałbym zacząć od przywołania pewnej wypowiedzi, która miała miejsce na ulicy Miodowej, dzień po zamachu. Bardzo proszę. Zachodzące bolesne zdarzenia, które wstrząsnęły sumieniem całego świata od chwili, gdy strzały ugodziły w głowę Kościoła Chrystusowego, są przyczyną tak wielkich przemieszczeń naszych osobistych uczuć i przeżyć, że uważam je dzisiaj za niezwykle drobne i skromne w porównaniu z tym, co dotknęło Ojca Świętego, tego niezmordowanego apostoła pokoju i miłości w całym świecie. Dotyka to zarazem jakąś bolesną, czarną plamą kultury światowej, która nie umie zabezpieczyć apostoła światowego ładu, pokoju, miłości, i sprawia, że ludzie współcześni czują się zaniepokojeni o bezpieczeństwo świata. To jest oczywiście fragment większej całości, cała wypowiedź prymasa Wyszyńskiego, to jest około 7 minut. Tutaj pozwoliłem sobie na użytek naszego spotkania wybrać ponad półtorej minuty wypowiedzi księdza prymasa. Pada takie słowo, bardzo istotne w tej wypowiedzi: nie potrafiliśmy zabezpieczyć głowy Kościoła. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Sławomira Cęckiewicza. Kto i dlaczego nie potrafił zabezpieczyć bezpieczeństwa Janowi Pawłowi II? Rozumiem, że mam odpowiedzieć na to pytanie w kontekście słów błogosławionego prymasa. Nie wiem, co miał na myśli tak naprawdę ksiądz prymas. Czy miał na myśli
nie wiem, wspólnotę Kościoła, służby Watykanu, władze Włoch, czy miał na myśli bardziej kontekst zamachu, za którym mogli stać komuniści. Trudno mi tutaj no, jakby wchodzić w ten sposób myślenia znaczy, prymasa. Konkretnie, no bo rzeczywiście jest to fragment większej całości. Ksiądz prymas miał to przede wszystkim na myśli, jak to określa, może nie dokładnie tymi słowami, świat Zachodu oraz wiernych Kościoła katolickiego, że doszło do takiej sytuacji. To znaczy podejrzewam, że kontrwywiad włoski, który zajmował się i zajmuje się do dzisiaj zabezpieczeniem Watykanu, no i myślę, że miał na myśli komunistów. No właśnie, bo co my tak naprawdę do dzisiaj wiemy, co ustaliliśmy, jeśli chodzi o okoliczności mocodawców, sprawców zamachu na Jana Pawła II? To od razu odpowiem na tą drugą część pytania. No, Instytut Pamięci Narodowej wydał 3, jeśli się teraz nie mylę, fundamentalne książki na temat okoliczności zamachu. I one są oparte jednak o bardzo szerokie kwerendy we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego. Również korzystają z materiałów jakby formalnie nieujawnionych w dwóch tomach tak zwanego archiwum Mitrochina. Wiemy, że wokół materiałów wywiezionych przez Wasilija Mitrochina no, powstała pewna zgoda polityczna rządów Zachodu i że te materiały są w jakimś sensie, czy ujawnianie tych materiałów jest reglamentowane, ustalane, no ale było śledztwo włoskie sędziego, czy prokuratora, już nie pamiętam, sędziego chyba Imposimato i te materiały znalazły się również w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej za sprawą śledztwa, które prowadziła prokuratura IPN. No i jakby skracając to wszystko, te tropy sowieckie są, no jak myślę, jak znam te publikacje, no dowiedzione, można tak powiedzieć. Oczywiście całego mechanizmu decyzyjnego nie znamy, natomiast no, nie ulega kwestii po prostu, że ta sprawa wyszła z Moskwy. No, cała rozprawa, która rozpoczęła się kilka lat po owym zamachu, to wrzucanie takich różnych tropów przez Mehmeda Ali Akcze, który strzelając do papieża miał lat 23, który raz zeznawał, że był w to zaangażowany jedna z osób, która obsługiwała linie lotnicze bułgarskie Antonow, potem się przed samym sądem z tego wycofywał. No, generalnie jego trzeba wziąć nawias, tak myślę, i jakby, no jeśli już jesteśmy przy materiałach Wasilija Mitrochina, przypomnę, to archiwista KGB, który, jeśli się teraz nie mylę, w 93 roku wyjechał na Zachód. Brytyjczycy skorzystali jakby z jego oferty, wywiózł bardzo kilkadziesiąt tysięcy dokumentów. No i to jest jakby fundamentalna kwestia, to co Ali Akcza opowiadał przed 93 roku, czy po 93 roku, no to jak powiedziałem, no trzeba wziąć w nawias, bo jest to człowiek no jakby niewiarygodny kompletnie i on nigdy nie współpracował, w sensie nie współpracował z organami ścigania, nie współpracował z prawdą, że tak powiem, w celu wyjaśnienia tych okoliczności, ale też myślę, że w Polsce za mało się analizuje, bada kwestie dostępu agentury do papieża, czy pewnej znajomości, że tak powiem, architektury bezpieczeństwa Stolicy Apostolskiej przez służby komunistyczne po roku 78, czy nawet wcześniej. I to jest jakby w jakimś sensie przed nami, no bo mamy bardzo dużo różnych informacji, które pochodzą z Watykanu i nie ulega kwestii, że no nie wiem, na przykład czytałem jakiś raport na temat tego, jak wyglądają pokoje, w których spędza czas Jan Paweł II, to ktoś, laik, by pomyślał sobie, że ten odbiorca takiego raportu w Departamencie I MSW w Warszawie, to musiał się śmiać, bo to są jakieś niepotrzebne rzeczy. A być może to są właśnie istotne sprawy, jak się papież przemieszcza korytarzami, jak wygląda jego dzień, co je, kto mu gotuje, no to wszystko zostało
przez służby specjalne, komunistyczne rozpoznane i być może no, jakaś wymiana tych informacji też legła u podstaw tej decyzji, która no, zapadła pewnie gdzieś tam wiosną 81 roku. Oddaję teraz głos panu senatorowi. To samo pytanie, komu mogło zależeć? Jeżeli czytamy książkę księdza prałata Piaseckiego, który opisał odchodzenie prymasa Wyszyńskiego i dramatyczne okoliczności tego odchodzenia, to tam jest taka myśl, że prymas, błogosławiony prymas Wyszyński, jak się dowiedział o zamachu, to mówił, zawsze tego się obawiałem. I właściwie z kontekstu tej wypowiedzi chyba nie mogło być wątpliwości dla nikogo, kogo obwiniał za, czy kto stał za tym zamachem. Oczywiście wprost nie zostało to powiedziane, przynajmniej ksiądz prałat Piasecki, który już nie żyje, na ten temat nic więcej nie napisał, przynajmniej ja nie znam jakiejś jeszcze pisemnej relacji z tego momentu, a było to 13 maja w godzinach popołudniowo-wieczornych. Natomiast tutaj pan profesor Cęckiewicz wspomniał o tej roli służb. Otóż tak się złożyło w moim życiu, że ja od czerwca 81 roku byłem no, takim pomagierem ojca Przydatka, Kazimierza Przydatka, jezuity, który był poprzednikiem ojca Konrada Hejmo, był dyrektorem Corda Cordi, czyli i pomagałem w Rzymie. To było świeżo po zamachu i muszę powiedzieć, że wszystkie polskie pielgrzymki i nie tylko polskie, specjalnie w tym miejscu po prawej stronie przychodziły i były tam modlitwy. Modlitwy, a ten zwyczaj zaczął się po zamachu, zaraz po zamachu ojciec Przydatek zorganizował i codziennie było czuwanie modlitewne na placu już w maju. I pamiętam, kiedyś zjechałem z ojcem Przydatkiem, byliśmy na Gianicolo. I on do mnie mówi tak, on do mnie z nazwiska tak mówił, Jacuś, per Jacuś się do mnie zwracał. Ja byłem wtedy studentem 5 roku historii Uniwersytetu Warszawskiego i mówił do mnie tak, zobacz Jacuś, kuria rzymska w Rzymie wiele może, ale tu jest taka willa. Ta willa jest dokładnie na wzgórzu Gianicolo, na wprost placu świętego Piotra, na wprost apartamentu watykańskiego. I mówi, z tej willi 1200 metrów jest dokładnie do okien, w których się ukazuje Ojciec Święty. I kuria rzymska wszystkimi możliwymi sposobami chciała wykupić tę willę, ponieważ ona stanowi element zagrożenia, który może być przez snajpera wykorzystany. Ale wiedz Jacuś, że nawet kuria rzymska, która w Rzymie wiele może, jak się okazuje, nie wszystko może w Rzymie osiągnąć i tej willi nie udało się na... To mi zapadło w pamięć, nigdy chyba o tym nie opowiadałem, to ponad 40 lat minęło od tego momentu, ale to jako młodego historyka, jako osoby, która się oczywiście tym wszystkim interesowało, to na mnie zrobiło wstrząsające wrażenie. Ale niewątpliwie ten czas po zamachu, czyli 13 maja, kiedy już było wiadomo, że ksiądz prymas Wyszyński umiera, bo były już komunikaty oficjalne. Powiedzmy, wiedza na ten temat taka wśród ludu, mieszkańców Warszawy była taką wiedzą poliszynela, ale oficjalne komunikaty w maju już były, że stan prymasa jest bardzo ciężki, więc informacja o tym zamachu dodatkowo dodała dramaturgii temu czasowi, który był bardzo, bardzo, bardzo gorący. Mam nadzieję, że jeszcze o tym będziemy mówili. Oczywiście. O różnych kontekstach społecznych, politycznych, napięć, które były wtedy. I dlatego ten zamach zrobił, no był bardzo trudny i kardynał Macharski świetnie to wyraził, mówiąc, że w tych dniach serce Polaków było rozdarte między Warszawę a Rzym, to znaczy między dokonającym, błogosławionym prymasem Wyszyńskim, no i postrzelonym
właściwie też do końca nie było wiadomo przecież, czy z tego zamachu nie będzie powikłań i różne teorie na ten temat były, przewidywania. Ojciec Święty był bardzo słaby i innymi słowy, czy nie będzie sytuacja, że tych dwóch wielkich mężów, bardzo ważnych dla Kościoła, ale też bardzo ważnych dla Polski, nie, równolegle po prostu nie odejdzie z tego świata. I to był ten dramatyzm tej sytuacji, co się wpisywało jeszcze w kontekst tych napięć politycznych, które w tym czasie było. To było świeżo po objęciu, bo w lutym objął bodajże oficjalnie władzę generał Jaruzelski. Była zmiana kursu, ale no były cały szereg okoliczności, które wzmagały napięcie, prowokacja bydgoska, opór do rejestrowania rolników indywidualnych, strajki, które były w końcu marca w Polsce, drożyzna, wprowadzenie kartek. To mniej więcej w tym stafarzu takim społeczno-politycznym te dramatyczne wydarzenia się rozgrywały. I można powiedzieć, że słusznie pisano, że to był chyba najtrudniejszy czas dla Kościoła w Polsce od czasów aresztowania prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku. W jakimś sensie był to niesamowicie trudny czas. No i było wśród ludzi wierzących, były modlitwy, były nabożeństwa, ludzie się modlili po prostu. No był taki, można powiedzieć, czas wyjątkowo napięty. Pytanie do profesora Pawła Kowala. Wiemy, czyja ręka strzelała, ale kto owo zlecenie mógł wystawić w pana opinii jako badacza, historyka, politologa, także polityka? Polityk tutaj nic do rzeczy nie ma. Opinia niepotrzebna, no bo są źródła, więc myślę, że my na ten temat już dzisiaj sporo wiemy. Nie ulega wątpliwości, że opinia KGB na temat Karola Wojtyły bardzo się zmieniła w drugiej połowie lat 70. Myślę, i to jest hipoteza i opinia, że kardynał Wojtyła już w tamtym czasie świadomie budował swoją wizję polityki międzynarodowej. Wszedł w to szczególnie poprzez dwie wizyty w Stanach. Te dwie wizyty w Stanach były dla niego bardzo istotne i dobrze przygotowane, jak za dobrych amerykańskich czasów, zarówno wizyta w 69 roku, jak i w 76 roku. To są fakty nieznane, acz istotne z punktu widzenia tego, co później o nim sądziło KGB i co się później stało, jeśli chodzi o jego program polityczny jako papieża. Zwracam uwagę zarówno na 69 rok, który miał dla niego duże znaczenie ideowe, bo tam, to jest moje autorskie, ja bym postawił akcent na Haleckiego i na to, że tak dojrzała w Karolu Wojtyle w moim przekonaniu idea, że dla Polski to jest dobrze mieć program Jagielloński. No oczywiście nie był historykiem myśli, ani nie był historykiem w takim rozumieniu, jak my dzisiaj używamy tego słowa. Wiadomo, że propedeutycznie tego używał, ale Halecki był dla niego punktem odniesienia i te rozmowy na pewno w moim zdaniem miały duże znaczenie. Tak wynika z różnych źródeł i poszlak, które wykorzystywałem w swojej pracy. 76 rok miał w sobie, Karol Wojtyła pojechał wtedy do Stanów w związku z Kongresem Eucharystycznym, ale ten program świecki był bardzo poważny, no dlatego że jego zaproszono na Harvard. Na Harvardzie miał cały dzień w Hurii, to był wówczas wiodący ośrodek ukrainistyczny na świecie. To były najtęższe głowy, jeśli chodzi o politologię amerykańską. No co tu dużo mówić, to byli ludzie, którzy w większości mieli kontakt z administracją amerykańską, albo byli przed, albo po pracy dla amerykańskiej administracji, bo to jest ten typ kształcenia. Każdy, kto zna Harvard, wie, jak to tam wygląda. Oprócz tego, że Wojtyła spędził cały dzień na Harvardzie,
pod pretekstem wykładu dla studentów, ale wykład trwał tylko ponad godzinę. Później spotkał się z intelektualistami polskimi, żydowskimi, ukraińskimi. Tam nawiązał ścisły kontakt też z taką, miał taki swój krąg ukraiński. Więc on już był naładowany politycznie i miał na pewno te dwie wizyty. Każdy, kto w jakby trochę innych czasach składał wizyty w Stanach, szczególnie takie wizyty studyjne dla decydentów, wie, że to są wizyty bardzo poważne, że Amerykanie do tego bardzo poważnie podchodzą, że zapewniają kontakt z poważnymi ludźmi, że to jest mało przypadkowe. No i w 78 roku raporty, które znamy, i dlatego się troszeczkę sprzeciwiłem słowu opinie, no bo to są twarde raporty, które wylądowały na biurku Breżniewa. My je znamy dzięki archiwom ukraińskim. To są raporty KGB, pierwsze dwa czy trzy raporty. Ja z pamięci w tej chwili wszystkiego nie podam. Musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, najwyżej później przywołam dokładne daty. Ale to jeden chyba powstał tydzień już po wyborze Wojtyły, którego definiują jasno jako głównego przeciwnika. I bardzo precyzyjnie autorzy z KGB definiują, na czym będzie polegała kontrowersja. Na tym, że on będzie ciągnął na zachód, na tym, że będzie popierał grekokatolików, na tym, że będzie grał na nastrojach narodowościowych. I tam jest taka konkluzja, że nie ma właściwie punktów wspólnych. Że nie ma punktów wspólnych i kardynał Wojtyła jako papież, nowo wybrany papież, rozgrywał to idealnie. Znaczy on, można powiedzieć, każdym swoim gestem, który wykonywał bardzo umiejętnie, ponieważ wykonywał je zawsze tak pomiędzy posługą polityczną, a posługą religijną. Trudno było robić mu zarzuty, robić mu wyrzuty. Ale w rzeczywistości jego pierwsze gesty wobec kardynała Slipyja, zwracanie się do niego per patriarcha, no to przecież on wiedział, on był bardzo dobrze obytym człowiekiem, jeśli chodzi o kwestie środkowoeuropejskie, że doskonale wiedział, że każdy gest, każdy sygnał coś znaczy. Zarówno wobec Litwinów, jak i wobec Ukraińców, szczególnie zresztą wobec Ukraińców, no ale też z gestem wobec Białorusinów, kiedy tam kilka dni później oświadczył, że w czasie mszy podczas inauguracji pontyfikatu modlił się po cichu po białorusku. Więc naprawdę nowy papież każdym swoim gestem, wypowiedzią, deklaracją w gruncie rzeczy potwierdzał paradoksalnie wszystko to, co o nim sądziło KGB. Tylko że to się okazało złowrogie, bo ta diagnoza, która znalazła się na biurku Breżniewa i którą znamy już z dokumentów, okazała się z punktu widzenia dalszych losów Jana Pawła II złowroga. Jan Paweł II, i to jest moja interpretacja, on znał klucz do rozbicia imperium. Znał klucz do rozbicia imperium, ten klucz polegał w gruncie rzeczy na dwóch sprawnych ruchach. To znaczy z Układu Warszawskiego trzeba było wyjąć Polskę, a ze Związku Sowieckiego Ukrainę. I resztę samo poszło. I trochę tak było. To jest moja nadinterpretacja. Być może ci, którzy traktują Jana Pawła II w takich kategoriach czysto religijnych, będą niezadowoleni, że tak politycznie przedstawiam jego program, ale tak go widzę od strony politycznej. Oczywiście Jan Paweł II też dojrzewał do swojej polityki wschodniej i właściwie można powiedzieć, że czekał do drugiej kadencji Reagana. Bo taka pełna dojrzałość tej polityki następuje dopiero około roku 1984. Wcześniej są jeszcze próby rozmawiania, zresztą mamy to w źródłach amerykańskich, Amerykanie niezadowoleni, na przykład po stanie wojennym w Polsce, że Jan Paweł II ma jeszcze jakieś złudzenia i tak dalej, że chce jechać do Polski. No tymi szczegółami nie będę Państwa zanudzał i zarzucał, może nie zanudzał, bo one są interesujące, ale zarzucał, bo ja to mam w głowie, mnie to pasjonuje, nie każdego musi to aż do tego stopnia pasjonować, polityka stolicy apostolskiej tamtej epoki, ale faktycznie Jan Paweł II bardzo sprawnie rozgrywał swoją rolę na arenie międzynarodowej. Mi się zawsze to wtedy kojarzy z taką rozmową, która odbyła się już w 1989 roku, zanotowaną przez Bronisława Geremka, który z podziwem zresztą patrzył na sprawność Jana Pawła II na arenie międzynarodowej i chciał tam jeszcze coś załatwić i prosił go o jakąś sprawę u Gorbaczowa. A on powiedział, przecież pan, panie profesorze, wie, że ja już i tak dużo naruszyłem swoje kompetencje. Więc Jan Paweł II miał świadomość tego, że prowadzi dużą rozgrywkę i przeprowadził ją, no, z punktu widzenia efektów i z punktu widzenia historii Polski i Europy Środkowej, szalenie sprawnie. Jeśli chodzi o kontakty z Sowietami, tam była pierwsza
pierwsza rozmowa w styczniu 79 roku z Gromyką, długa rozmowa. Te rozmowy pokazywały Sowietom, że właściwie nie da się znaleźć punktów wspólnych, ale też zwracam uwagę, tu na przykład różni się z Andrzejem Grajewskim, że był pewien okres przejściowy. Jan Paweł II jednak zdecydował się utrzymać i nominować później po śmierci kardynała Wilota Cazaroliego. Oczywiście to też była sprawa ustalona z Wyszyńskim. Wyszyński, jak wiadomo, kardynała Wilota nie cierpiał, a Cazaroliego tolerował i mu wybaczył. Cazaroli mu wybaczył i Cazaroli potem poprowadził pogrzeb kardynała Wyszyńskiego, co jest w książce ciekawie opisane i sfotografowane przez Jana Maria Jackowskiego, podpierając się pastorałem kardynała Wyszyńskiego. Tak jak to na to patrzyłem, na tę fotografię, to myślałem, czy miał w głowie tę ilość przypadków, kiedy wcześniej jako jeszcze niższy urzędnik, no nie sekretarz stanu, tylko niższy urzędnik, ale już też wysoki rangą, przyjeżdżał jako podsekretarz stanu na przykład, przyjeżdżał do Warszawy, no i te rozmowy z kardynałem Wyszyńskim zazwyczaj były trudnymi rozmowami lub do nich nie dochodziło, kiedy kardynał Wyszyński uważał za stosowne na przykład zbudować jakiś pretekst, wyjeżdżając do Gniezna, nie chcąc się spotykać z Cazarolim. Rozgadałem się. Najważniejsze, dzisiaj już wiemy i to jest wiedza źródłowa, KGB nie miało od pierwszego dnia żadnych wątpliwości, jaki jest program Karola Wojtyły i Karol Wojtyła, przepraszam, Jana Pawła II i Jan Paweł II jako nowo wybrany papież miał świadomość swojego programu od pierwszych kroków i można to pokazać, choć jeśli chodzi o jego ukształtowanie się, to można powiedzieć, że potrzebował partnera politycznego z innego porządku, takiego per excellence politycznego, okazał się nim Ronald Reagan, ale z pewnym opóźnieniem. To potrzebowało, żeby dojrzeć kilka lat. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana dyrektora Dmitrowicza, do pana Piotra, o to, jak wierni Kościoła katolickiego w Polsce przyjmują informacje o zamachu. Ja, skoro już jestem przy głosie, to tak, po pierwsze dzień dobry Państwu, po drugie ja chciałbym bardzo serdecznie Panom podziękować za to, że zgodzili się na tą rozmowę, bo czasy są trudne, ciężkie, a takich rozmów na temat Jana Pawła i prymasa chciałbym, żeby było jak najwięcej, żebyśmy się mogli spierać, żebyśmy mogli odkrywać i patrzeć na tych dwóch wielkich Polaków, ale w sposób taki, który by nas inspirował do dalszych działań. No, jakby punktem wyjścia naszego spotkania jest te 15 dni, które wstrząsnęły Polską, bo tak trzeba by powiedzieć. Dla mnie z punktu widzenia dyrektora muzeum, które ma przypominać i ma też pokazywać szczególnie młodym ludziom te dwie postacie, te dni, które pan senator Jackowski tak pięknie ujął, wtedy nie senator, dziennikarz tygodnika Solidarność, ujął okiem obiektywu, przepraszam, to jest przykład tego, co zresztą tutaj padło, że to chyba faktycznie były najtrudniejsze dni dla polskiego kościoła, dla Polaków od czasu uwięzienia prymasa. No oczywiście można powiedzieć, że to przypadek, że zamach jest w maju, kiedy prymas umiera, ale jako umiarkowany zwolennik historii alternatywnej można postawić pytanie, jakby to wyglądało, gdyby w maju, gdybyśmy stracili w maju Jana Pawła II i nie byłoby prymasa. No, co, jakby to jest trudne pytanie, natomiast no, Polacy przyjęli to w sposób bardzo dramatyczny, na tyle, na ile wczytałem się w te różne wydarzenia. Sam byłem wtedy dzieckiem, więc mogę tylko opowiedzieć tyle, że jest to... Ja urodziłem się w 72 roku, proszę Państwa, więc wybór papieża ja pamiętam jak przez mgłę, ale moment zamachu na Jana Pawła pamiętam po prostu sekunda po sekundzie mogę opowiedzieć, gdzie byłem, co robiłem, kiedy usłyszałem o tym, nie bardzo
do końca pewnie zdając sobie sprawę, co się za tym kryje. Więc te, myślę, tak skracając, bo wolałbym, żeby panowie tutaj więcej ode mnie mówili, że te 15 dni to jest też taki przykład tego, co dali nam ci wielcy ludzie, ale też takie pytanie, które, na które myślę warto sobie też postawić, jaki kościół zostawiał prymas Wyszyński w maju 81 roku, jaką pozostawiał po sobie lukę, tak bym powiedział. Dziękuję. Jeszcze nim przejdziemy do pytania, które tutaj pan dyrektor, na które pan dyrektor oczekuje odpowiedzi od panów. To jeszcze jest istotna sprawa pewnego kontekstu społeczno-politycznego, który ma miejsce w Polsce. Tutaj pan profesor, pan poseł Kowal wskazał cały kontekst międzynarodowy z dużym takim też wyprzedzeniem, znaczy cofając się do 78 roku i wcześniej. To teraz do pana profesora Cęckiewicza bym zadał to pytanie jako też badacza i znawcy Solidarności. Co dzieje się w maju 81 roku w Polsce? Jesteśmy kawałek po sierpniu 80 roku. Dobrze, ale jeśli pan pozwoli i państwo, to ja tylko chciałbym coś, nie wiem, czy nazwać to polemiką, ale no jakimś uzupełnieniem tego, co mówił Paweł Kowal, akcentując na przykład tą drugą kadencję Reagana. No, jako człowiek, który zajmuje się z kolei służbami specjalnymi, to chciałbym państwu zwrócić uwagę na takie okoliczności, które ukazują Jana Pawła II też jako, jakby to powiedzieć, człowieka, który rozumie pewne potrzeby czy pewien kontekst działania służb specjalnych. I chciałem zwrócić uwagę właśnie na pierwszą kadencję Reagana, czy nawet na początek tej pierwszej kadencji Reagana i historię regularnych, nawet nie wiemy do dzisiaj ilu wizyt szefa CIA Williama Casey'ego, który nieoznakowanym samolotem fruwał między Waszyngtonem a Rzymem i odbywał spotkania z Janem Pawłem II. Co ciekawe, te spotkania, no jednak organizowane przez papieża, miały bardzo ograniczony jakby to powiedzieć, rezonans w samym Watykanie. Bardzo niewielka grupa ludzi o tych spotkaniach wiedziała, sekretarze raczej nie uczestniczyli w tych spotkaniach, być może za wyjątkiem tego spotkania, w czasie którego najpewniej Casey powiedział papieżowi o tym, że Amerykanie mają źródło osobowe w sztabie generalnym i posiadają myśl przewodnią stanu wojennego, co spowodowało dekonspirację Kuklińskiego, to jest listopad, czy przełom października i listopada 81 roku, dokładnie teraz mamy rocznicę i ewakuację Kuklińskiego. No jeśli prawdą jest, że podczas jednego z tych spotkań między Jana Pawła II z Williamem Casey brał udział Juliusz Bolonek, późniejszy arcybiskup, nuncjusz papieski i tak dalej, no, on był agentem, zachowało się sporo materiałów na ten temat, chociaż nie ma raportu świadczącego o tym, że Bolonek uczestniczył w takim spotkaniu. No, niemniej jednak informacja przyszła po prostu z rezydentury w Rzymie o tym, że Amerykanie posiadają plany stanu wojennego. Drugi wątek, czy druga okoliczność, która również pokazuje tą aktywność niesamowitą Jana Pawła II, taką bym powiedział na styku światowej wielkiej polityki bezpieczeństwa i służb specjalnych, to jest cała historia z grudnia 80 roku, czyli jeszcze administracja poprzedniego prezydenta i rolę Jana Pawła II, informacyjną również oczywiście w relacji ze Zbigniewem Brzezińskim, I tutaj tą wielką sprawę powstrzymania interwencji sowieckiej, realnej akurat wtedy, w końcu 80 roku w Polsce. Jeszcze jeden wątek, 76 rok, bo to warto powiedzieć, człowiekiem, który zwrócił uwagę na pewne kompetencje polityczne, również w tym kontekście, o którym mówił Paweł,
jeśli chodzi o wizytę Jana Pawła, Karola Wojtyły, kardynała Wojtyły w Stanach Zjednoczonych, był Gromosław Czempiński, który napisał kilka, ja je opublikowałem w całości, kilka raportów politycznych. On był zalegendowanym oficerem wywiadu jako konsul w Chicago i brał najpewniej nawet udział w jakichś otwartych spotkaniach z Wojtyłą i zwrócił uwagę oczywiście na jego antykomunizm, na charakter tego antykomunizmu, krąg osób, z którymi się spotykał. Tam bardzo ważny wątek takiego studium amerykańskiego studium spraw polskich profesora Ehrenkreuza. On zwracał na to uwagę po prostu w swoich raportach. I teraz pytanie dotyczące czego? Solidarności? Czy tego, co dzieje się w maju 81 roku w Polsce. Mamy tło międzynarodowe. Nie wiem, czy ja panów dobrze zrozumiałem, ale jeśli zrozumiałem tak jak myślę, to powiem. Ja uważam, że to były straszne chwile, jeśli chodzi o wiosnę 81 roku. Nie tylko ze względu na to, co się stało 13 maja i później w końcu maja, jeśli się nie mylę, 28 umiera kardynał Wyszyński, tylko ze względu na to, co się dzieje, zwłaszcza po tym przesileniu bydgoskim z końca marca 81 roku. To znaczy tak naprawdę, no można powiedzieć kolokwialnie, nastroje społeczne siadają, Solidarność już nie ma wiatru w żaglach, jakby zaczyna się bardzo poważna dekompozycja całego ruchu, zwłaszcza kierownictwa. Oczywiście od lutego premierem jest Jaruzelski i jakby to, co się dzieje w ciągu tych dwóch tygodni, jest, że tak powiem, tylko rodzajem dokręcania śruby, jeśli chodzi o pogorszenie się tych nastrojów. No bo zawsze, kiedy jest źle, to wydaje się, że alternatywą jest, no tak było po prostu, jest to myślenie, mamy papieża, mamy prymasa, a tutaj jakby nastały okoliczności, w których mogło ich również zabraknąć, ale faktycznie, szanowni państwo, przecież ich zabrakło, to znaczy w sensie politycznym, roli politycznej, decyzyjnej i tak dalej, ich zabrakło. No tym bardziej, że później, no powiem może coś kontrowersyjnego, może w tym miejscu nie powinno się tego mówić, bo tutaj bywał kardynał Glemp, no ale jednak ta nominacja po prostu no, jest jakimś nieporozumieniem i chociażby przez to, że to był człowiek bez autorytetu i on został prymasem, został następcą prymasa Polski, myślę, że też jest trochę wynikiem tego, co się stało w Watykanie, to znaczy ja do końca, no, jeden z historyków mnie przekonywał, że Watykan jakoś partycypował w tej decyzji, mimo tego, że oczywiście było coś takiego jak testament, może mówiony, nie wiem na ile spisany prymasa, że biskup Glemp ma zostać jego następcą, ale no, wydaje mi się, że po prostu tutaj Stolica Apostolska przez tą sytuację związaną z zamachem na Jana Pawła II, no jakby w tej decyzji mało, przynajmniej jeśli w ogóle, partycypowała. No a to dla przywództwa w kraju, w którym, jak powiedziałem, te nastroje siadają, Solidarność już nigdy tej dynamiki, jakby trwale ją utraciła w momencie, kiedy odwołała strajk okupacyjny powszechny w czasie kryzysu bydgoskiego. No brak tego przywództwa kościelnego, no takiego właśnie, bym powiedział, na miarę trochę Wyszyńskiego, albo przynajmniej no, w jakimś sensie podobnego, no bo to nigdy nie będzie, nie mogło być po prostu identyczne. No takiego przywództwa nie było, co zresztą później świetnie pokazał 13 grudnia i to, co się dzieje w tych relacjach prymas, Solidarność, widzenie w ogóle Solidarności przez prymasa po wprowadzeniu stanu wojennego i w ogóle w całej dekadzie lat 80. Dobrze mniemam, że profesor Kowal się chciał ustosunkować. Jedna sprawa, jedna rzecz. Ja nie traktuję tego w ogóle jako polemiki, bo myślę, że wizyty szefa CIA, który miał szczególną też, czasami w historii zdarza się tak, że dochodzi do szczególnego zbiegu okoliczności. Był katolikiem i do tego papistą, co w Stanach jest już w ogóle rzadkie, prawda? Czyli on miał naturalne zaufanie, skłonność,
sprawa Kuklińskiego świadczy o tym, że nawet też pewną nieostrożność, też to trzeba powiedzieć. I wszystkie procesy w historii, ale to nie jest dzisiaj ten temat, więc ja tylko to jako glosę robię, wszystkie procesy w historii dokonują się jako pewien, trwają w czasie, prawda? Są bardzo takie temporalne i dokładnie to potwierdza tylko moją tezę, czy nie wiem, współpotwierdzamy tę tezę, że był okres przejściowy. Kessel nad tym bardzo prawdopodobnie pracował. Jan Paweł II miał swoją wizję, troszeczkę inną wizję rozbijania tego bloku komunistycznego. Planował wizytę na Węgrzech, planował wizytę na Litwie w tym czasie. Na Węgrzech troszkę później, ale w tym czasie, o którym mówimy, czyli pierwsza kadencja Reagana, to jest czas, kiedy Jan Paweł II zupełnie na poważnie planował wizytę na Litwie. W tej sprawie były prowadzone daleko idące i zaawansowane rozmowy. O tym się stosunkowo mało mówi, później planował wizytę w NRD, miał różne pomysły swoje, które spotykały się z takim, jak sądzę, dużo bardziej doświadczoną reakcją człowieka, któremu ufał. Jeżeli był ktoś, z kim o tych rzeczach rozmawiał, oprócz Reagana, to na pewno to był szef CIA i pewnie jeszcze kilka takich zaufanych osób. I widać, jak Jan Paweł II dojrzał do troszeczkę innej postawy, bo to, że chciał rozbić system komunistyczny i że wiedział, jak to zrobić, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Nie każdą kropkę tu jestem w stanie udowodnić źródłowo, ale dla mnie ten schemat, że przez Polskę rozsypać Układ Warszawski i przez Ukrainę Związek Sowiecki jest klarowny. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie polityczne, no to tutaj jednak był mniej doświadczony politycznie od bardzo doświadczonej już wtedy amerykańskiej administracji. I myślę, że tutaj ten czas, te 3-4 lata do 1984 roku, kiedy Jan Paweł II zdecydował się na coś absolutnie niesamowitego, czyli właściwie publicznie poparł Reagana w kampanii wyborczej. To są takie rzeczy, o których się dzisiaj nie mówi, nie pamięta, ale spotkanie na Alasce no było po prostu w ogniu kampanii wyborczej i jakichkolwiek punktów widzenia relacji państwo-kościół, relacji państwo-kościół szczególnie w Stanach Zjednoczonych, relacji głowa państwa, to co zrobił Jan Paweł II było po prostu przekroczeniem wszystkich możliwych reguł gry, no bo już miał cel, był bardzo twardy politycznie i był już taki bez tego wahania, które jest charakterystyczne dla pierwszych 2-3 lat, kiedy jeszcze próbuje tak, próbuje siak, próbuje rozmawiać z Rosjanami, z Sowietami na temat, to najlepiej świadczą o tym rozmowy na temat wizyty na Litwie, do której pretekstem miała być rocznica, już teraz nie pamiętam, czy śmierci, czy urodzenia świętego Kazimierza. Więc w tym dojrzewaniu Amerykanie bardzo pomagali. Myślę też, że Brytyjczycy, tam jest jeszcze więcej tematów, ale to na inną sesję. To, co chciałbym dorzucić już bezpośrednio do naszej dyskusji, to i tu faktycznie się nie zgadzam, ja mam trochę lepszą ocenę kardynała Glempa. Można kiedyś w ogóle zrobić coś o kardynale Glempie, bo on jest niesprawiedliwie potraktowany, mało się o nim mówi, mało się o nim pisze, no a to jednak były też całe lata historii Kościoła. I już przechodzę do puenty, bo powinniśmy się zastanowić nad tym, jak wyglądały relacje państwo-kościół w momencie, kiedy kształtowała się ekipa Jaruzelskiego. Bo moment, o którym mówimy z punktu widzenia systemu władzy, bo ja się na tym troszkę lepiej znam niż na historii Solidarności, mówię w sensie takiego doświadczenia źródłowego. No to jest moment, kiedy się krystalizuje nowa ekipa władzy, specyficznie inaczej skonstruowana niż poprzednia, która też wyrabia sobie zdanie na temat tego, jak mają wyglądać jej relacje z Kościołem. I to jest dość ciekawe, bo to jest dużo bardziej przebiegłe, niż to wcześniej bywało. To jest szkoła Andropowa, poststalinowska szkoła Andropowa i do tego dobrym źródłem, żeby to zilustrować, jest rozmowa Kiszczaka chyba z sierpnia 80 roku z Andropowem. Kiszczak już nie pamiętam gdzie, opisuje dość szczegółowo tę rozmowę. Andropow jest chory, ale bardzo intelektualnie, przecież był to przytomny polityk. Nie, 80. Właśnie to jest, tak. Dopiero, nie, bo to jeszcze... On dopiero pełnił obowiązki, dokładnie. Jeszcze właśnie jak się szykowało objęcie urzędu. W każdym razie ta rozmowa, która się odbywa w gabinecie, w prywatnej części gabinetu Andropowa, ona jest dość dokładnie zrelacjonowana. Jaka ma być linia wobec
wobec Kościoła. I tam powstają już zarysy linii, która, w której elementem ma być traktowanie Kościoła jako potencjalnego sojusznika w niektórych sprawach, nie w takim rozumieniu dobrej woli, bo to często, kiedy ja to mówię, to ludzie się oburzają. To nie chodziło o dobrą wolę wobec Kościoła, chodziło o pewien rodzaj instrumentalizacji, ale robionej w takiej tradycji późno-stalinowskiej, tak jak to rozumiał Andropow, czyli opartej na przyjęciu założenia, że w Polsce nie da się robić polityki bez Kościoła, że w Polsce trzeba mieć w cudzysłowie swoich biskupów, i tam jest w tej relacji, moim zdaniem wiarygodnej, Kiszczaka, dość ciekawie pokazane, jak Andropow go wypytuje, ilu mają biskupów. Więc to pokazuje, że przywództwo w polskim Kościele musiało naprawdę mieć duże kompetencje polityczne, żeby sobie poradzić z partnerem, który kształtował się trochę inaczej niż dotychczasowa tradycja PRL-u. Mam na myśli zarówno Kiszczaka i ten siłowy aspekt podejścia do Kościoła, jak i też ludzi, którzy się zaczęli gromadzić wokół Jaruzelskiego i mieli intelektualnie odpowiadać za kształtowanie polityki wobec Kościoła, takich jak Jerzy Urban czy Mieczysław Franciszek Grakowski. My znowu pamiętamy Jerzego Urbana późniejszego dużo i on nam może tutaj trochę zamieszać w głowie, a szczególnie go pamiętamy z tego, co się działo, kiedy został zamordowany ksiądz Jerzy, ale generalna linia Urbana od początku do końca była linią instrumentalizacji Kościoła, a więc także wciągania Kościoła w różne polityczne gry. Podobnie było to w wizji Rakowskiego, chociaż już troszkę mniej. Generalnie partner w postaci obozu władzy był dużo bardziej wymagający niż Zagierka i Kościół naprawdę potrzebował innego typu przywództwa o dużym doświadczeniu politycznym. Tak, ja myślę, że jak miałem okazję poznać świętego Jana Pawła II, czy tak jak nigdy nie rozmawiałem z kardynałem Wyszyńskim, chociaż wielokrotnie byłem blisko niego, to ja myślę, że obaj ci wielcy Polacy, wielcy ludzie Kościoła przede wszystkim na rzeczywistość jednak patrzyli też oczami ludzi wierzących. W związku z powyższym, strategie strategiami, kombinacje kombinacjami, natomiast tak naprawdę obaj byli przekonani i tak uważali i to głosili w swoim nauczaniu, że tak naprawdę panem historii jest Bóg. Oczywiście różne elementy odgrywają rolę, później mają wpływ i można na ten temat później dyskutować, Ale tak po prostu to postrzegali. Zresztą tutaj ja w tym tekście cytuję kardynała Wyszyńskiego, sięgnę tutaj, to co on mówił o zwycięstwie nad komunizmem, bo to warto w naszej dyskusji w tym momencie przytoczyć. Nie ten wątek, inny, mianowicie kiedy on mówi taką rzecz, zaraz to znajdę, natomiast to jest bardzo charakterystyczne, gdzie on mówi właśnie o roli Matki Bożej i o chrześcijaństwie. To było typowe dla nauczania kardynała Wyszyńskiego, który, nie mogę w tej chwili znaleźć tego cytatu, w każdym razie bardzo mocno tę kwestię podnosi. Natomiast to, co wydaje mi się istotne, bo pytanie było o tę atmosferę tamtych dni. 27 marca to było nie tylko podpisanie, jak pan profesor Cęckiewicz wspomniał, tych myśli przewodnich wprowadzenia stanu wojennego, ale to było też spotkanie prymasa Wyszyńskiego z Wojciechem Jaruzelskim. Ono było bardzo długie, kilkugodzinne i między innymi na tym spotkaniu obiecał Jaruzelski,
że w końcu zostanie zarejestrowana Solidarność Rolników Indywidualnych, bo to była oś sporu, między innymi przynajmniej taka formalna, podczas wydarzeń bydgoskich. Ale 24 marca był przedłużone ćwiczenia sojusznicze Wojsk Układu Warszawskiego, Sojusz 81, co było odebrane jako rodzaj presji na Polskę. Było widać, że już wtedy układ komunistyczny czy Moskwa zaczyna w jakiś sposób próbować spacyfikować sytuację w Polsce. I w życiu takim społecznym, to o czym wspominałem, to w tym czasie bezpośrednio przed zamachem i w kwietniu były wprowadzone kartki. Kartki na mięso, kartki na cukier, nie było towaru w sklepie. To było po tych strajkach, tych ostrzegawczym strajku. Pan profesor Cęckiewicz słusznie zauważył, że on nie był pociągnięty, ten strajk po prostu, co z różnych powodów, ale to byśmy się musieli już bardzo w historię Solidarności w tym momencie zagłębić. Natomiast to, co jest istotne, to napięcie było bardzo wyczuwalne. To napięcie było bardzo wyczuwalne i stąd te dwie jeszcze zagrożenia życia, to znaczy z jednej strony kardynała Wyszyńskiego, z drugiej papieża po tym zamachu, to było istotne. Ale to, co było też istotne i co było przykładem tej pewnej podstępnej polityki komunistów wobec Kościoła. Szanowni Państwo, ja byłem 4 dni, dokumentowałem pogrzeb prymasa Wyszyńskiego. Od początku, odkąd trumna była wystawiona, czyli o 10 rano 28 w Pałacu Arcybiskupów, aż do momentu odprowadzenia trumny, już niestety, mimo że miałem akredytację tygodnika Solidarność, aż do katedry wejść nie mogłem, gdzie była ostatnia część tych uroczystości 31 maja. Otóż te uroczystości były zorganizowane przy transmisji telewizyjnej i radiowej z udziałem najwyższych nominalnie przewodniczącego Rady Państwa ówczesnego i 2 wicepremierów, czy 3 nawet, kilku ministrów. Były oczywiście służby SB i tak dalej, inwigilowało. Byli tacy panowie, też w tym albumie na zdjęciach można poznać, bo byli mniej więcej jednakowo ubrani, bo zazwyczaj, powiedzmy, ci, którzy przybywali na pogrzeb, to byli w takich zwyczajnych strojach, bardziej może odświętnych, natomiast ci panowie w krawatach, z aparatami zawsze i tak dalej, lubili balkony, na tych balkonach przesiadywali, robili zdjęcia, mieli też swoje hasło rozpoznawcze, czy kolega jest z parafii świętego Józefa, nie odpowiedź tam świętego Wawrzyńca, to było, oni się w ten sposób rozpoznawali i również raportowali te, że nie doszło do żadnych incydentów. Komuniści się spodziewali, że będzie to była gigantyczna manifestacja narodowa. To było spotkanie agoralne, czyli w przestrzeni historycznej krakowskiego przedmieścia, Traktu Królewskiego, a jednocześnie było to niezwykle spokojne, rozmodlone i nie trzeba było dużo mówić. I siła zgromadzenia agoralnego polega na tym, że wspólnie przeżywa się emocje w ważnych chwilach. Wspólnie to było wspólne przeżycie i ta atmosfera była rzeczywiście niezwykła i starałem się to w tych zdjęciach odzwierciedlić i stąd tytuł albumu tych doświadczeń wspólnoty, bo było to autentyczne doświadczenie wspólnoty. Ale komuniści doskonale wiedzieli, za życia zwalczali prymasa Wyszyńskiego na różne sposoby, natomiast po jego śmierci jakby uznali jego wielkość. Ale oczywiście to miało znaczenie socjotechniczne. Przy ówczesnych nastrojach społecznych chodziło o to, żeby jednak zminimalizować liczbę osób, które bezpośrednio będą uczestniczyły poprzez transmisję radiową i telewizyjną, a z drugiej strony pokazanie też opinii publicznej, jaka ta władza jest w sumie, w cudzysłowie, otwarta na nastroje społeczne. Także to był rzeczywiście taki, można powiedzieć, czas niesamowity.
Pozwolę sobie na cytat z książki pana senatora. Cytat z kardynała prymasa Wyszyńskiego. Same uczucia wdzięczności, do nikogo najmniejszego żalu, na nikim najmniejszego zawodu, wszystkim pozostawiam moje serce, które nie zabiera z sobą żadnego zastrzeżenia w stosunku do żadnego z biskupów polskich, do kapłanów i ludu Bożego. Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza, jeżeli jaki program, to ona. Te słowa prymas Stefan Wyszyński kieruje do członków Rady Głównej Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 22 maja 1981 roku. 28 maja 1981 roku o godzinie 4:40 umiera prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Jak mówi komunikat lekarski, przyczyną zgonu był rozsiany proces nowotworowej jamy brzusznej o wybitnej złośliwości i szybkim postępie. Jaką kartę w historii Kościoła Polski zamyka ksiądz prymas Wyszyński? Panie profesorze. Tak. No dobrze, panie profesorze. Nie ma Janka, bo ja też zostałem tutaj zaproszony, dlatego że ja lubię prymasa Wyszyńskiego jako polityka, oprócz tego, że go lubię jako duchowego przywódcę. I mi się wydaje, że szczególnie w tej dyskusji, która jest unikalna, bo formalnie jest dyskusją o zaledwie kilkunastu dniach, więc powinniśmy się zastanowić jednak trochę głębiej, co mieli w głowie komuniści, idąc w pogrzebie za trumną Wyszyńskiego. No mi się jednak wydaje, że przy całej mojej niechęci i antykomunizmie, to oni nie myśleli o Wyszyńskim wtedy wróg. Oni nie traktowali go jako głównego wroga. Oni... Chciałeś, żebym ja to powiedział. Oni traktowali go może jako przeciwnika, to pewnie tak. Pewnie w wielu sprawach się z nim nie zgadzali. Ale jednak prymas Wyszyński dał im, ten prymas Wyszyński już starszy wiekiem, czyli z końca lat 70., nauczył ich też pewnej polityki. Dał im pewien komfort uprawiania polityki. Był dla nich partnerem, był dla nich punktem odniesienia. To już nie było to szarpanie się co za Gomułki i to milczenie co za wczesnego Gierka. Bo my powinniśmy popatrzeć na tego prymasa także jako na partnera ostatnich rozmów, czy ostatniej rozmowy z Gierkiem, kiedy go pocieszał. To znaczy pozycja prymasa wtedy była bardzo specyficzna i to nie jest, ja nie chciałbym, żeby ktoś, kto nas słucha, pomyślał sobie, że ja chcę powiedzieć, że on był przyjacielem komunistów czy coś takiego, to w ogóle nic z tego. Natomiast był już dla nich punktem odniesienia, stałym punktem odniesienia dla mapy, był dla nich czynnikiem stabilizacji. To, co mogło przyjść, mogło być dla nich niepewne, kłopotliwe, skomplikowane. I ja też w tym kluczu rozumiem przyjście kardynała Glempa. I tutaj będzie kontrowersja co do oceny kardynała Glempa, ale po prostu prymas Wyszyński jako jedna osoba był nie do powtórzenia jako partner polityczny. I nie dało się już tego zduplikować. Ale taktyka komunistów w 1981 roku rozwijała się przecież w tym kierunku, żeby podzielić nie na dwa, tylko na trzy. I powiedzieć, że są komuniści, jest Kościół i jest Solidarność. I z tego punktu widzenia także potencjalnie kardynał Wyszyński był dobrym partnerem. Więcej, pewne gesty kardynała Wyszyńskiego związane z powstaniem Solidarności, ze stosunkiem do Solidarności, ze stosunkiem do elit politycznych Solidarności, dawały komunistom, nie wiem czy nadzieję, ale no, pewne przesłanki do tego, żeby w taki sposób traktować Wyszyńskiego. Więc te stare historie, z ich punktu widzenia, z lat 50. czy nawet 60. były już trochę starymi historiami, nad którym obie strony, no w takim sensie ludzkim, przeszły do porządku, bo w sensie politycznym czy historycznym na 100% nie. Ale w sensie ludzkim te lody były już dawno przełamane. I teraz ja jestem bardzo ciekaw, co do tego doda profesor Cęckiewicz. No właśnie, bo nie wiem, jak to usystematyzować, żeby się Państwo jakby zrozumieli moje stanowisko. Ono jest gdzieś pewnie zawieszone między
no zbyt, w moim przekonaniu, radykalną oceną negatywną prymasa Wyszyńskiego jako polityka przede wszystkim u Józefa Mackiewicza. No to jest super radykalna ocena, nie będę tego tutaj nawet cytował z pamięci, bo pewnie wielu by to zszokowało, a no taką apologią, która nakazuje po latach mówić, że prymas Wyszyński to był człowiek, który wszystko przewidział, nigdy się nie pomylił, a komuniści go właśnie zwalczali od pierwszego dnia, kiedy został prymasem, do ostatniego dnia, kiedy żył. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga, to bym chciał się odwołać, żebyście Państwo mnie lepiej zrozumieli, do tego, co Roman Dmowski kiedyś powiedział w kontekście roli Kościoła w polityce, stolicy apostolskiej i tak dalej. Wiem, inny czas, wszystko to biorę pod uwagę, ale Dmowski mówił mniej więcej coś takiego, że on się nie będzie hierarchii kościelnej z papieżem na czele, tutaj miał w pamięci przede wszystkim swoją rozmowę z kardynałem Gasparim w Watykanie, pytał po prostu, co dla sprawy polskiej jest najważniejsze, bo polityka jest niejako obok Kościoła. Najlepiej jakby była zgodna, ale to nie Kościół robi politykę sprawy polskiej, tylko politycy. I mówię to w kontekście takim, że ja naprawdę jestem przekonany, że Solidarność powstała wbrew stanowisku Wyszyńskiego. I sporo na ten temat pisałem, bo jak mówimy, szanowni państwo, o Wyszyńskim, o kardynale Wyszyńskim, o prymasie Wyszyńskim, no to przecież mówimy również o jego nominacjach biskupich i jego współpracownikach w poszczególnych stolicach biskupich. No tak się składa, że ja się wywodzę z Gdańska i o Gdańsku bardzo dużo pisałem. To jeśli ktoś z Państwa myśli, że no, ulubiony biskup kardynała Wyszyńskiego, biskup Lech Kaczmarek, wspierał Solidarność, wspierał ruch antykomunistyczny po roku 70 tak naprawdę w Trójmieście, ale zwłaszcza po 76, 78, a później sierpień 80 wspierał, no to się Państwo mylicie. Żądał po prostu szybkiego zakończenia strajku w sierpniu 80 roku. Kiedyś Janek Żaryn pokazał mi dokument, nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo to było prawie 20 lat temu, zupełnie niesamowity, kiedy biskup Lech Kaczmarek na Radę Główną Episkopatu Polski chyba w 78 lub 9 roku wysłał jakieś swoje uwagi do prymasa Wyszyńskiego dotyczące tego, że w Trójmieście się zagnieździła masoneria w postaci Ruchu Młodej Polski. Jest taki ktoś, Tomasz Grzywaczewski się, nie Tomasz Grzywaczewski, tylko Maciej Grzywaczewski się nazywa, który wyleciał chyba z Uniwersytetu Gdańskiego i chce studiować na ATK w Warszawie. I to jest groźny wolnomularz, którego po prostu należy na to ATK nie przyjmować. I to jest mentalność wielu hierarchów w tamtym czasie, to znaczy nie ma zgody na, i to nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś, Paweł. Jakby jeszcze na marginesie powiem, Wyszyński go kazał przyjąć na ATK. Nie był tak radykalny, ale chodzi mi o pewien sposób postrzegania rzeczywistości, bym powiedział, politycznej w PRL-u, w której duża część hierarchii, jak nie cała, no Wojtyła miał inne stanowisko, to trzeba powiedzieć, no ale powiedzmy po 78 go nie było. Jego stosunek do SKS-ów, do różnych ruchów niezależnych, antykomunistycznych był po prostu inny niż na przykład Lecha Kaczmarka w Gdańsku. Tylko się jakby odwołuje do tych przypadków. Jakbyśmy jeszcze weszli w, nie wiem, arcybiskupa Pylaka w Lublinie, byłoby jeszcze gorzej. Tak. Natomiast chcę powiedzieć właśnie, że jakby sposób postrzegania rzeczywistości politycznej PRL-u, samego prymasa Wyszyńskiego i wielu jego no, współpracowników, był taki, że przy tym stoliku nie ma miejsca na trzeciego. I w tym sensie Solidarność zmienia ten porządek myślenia, ten sposób myślenia o rzeczywistości politycznej PRL. I w tym sensie Solidarność jest również zaskoczeniem dla prymasa Wyszyńskiego. I
w moim przekonaniu no to jest jakby kwestia jeszcze studiów, czekam na zapiski, bo je znam tylko w części, dotyczące lat 80-81 prymasa Wyszyńskiego promemoria, ale wydaje mi się, że to jest jakby koncepcja pewnej przebudowy społecznej w duchu chrześcijańskim, natomiast tam, gdzie rzecz idzie o politykę, no to ja z tym kompletnie się nie utożsamiam, nie sympatyzuję. Bo to jest stawianie jakby na to wszystko, czy na tych ludzi w Solidarności, którzy ten ruch tak naprawdę rozmontowali. Oczywiście może powinienem na samym tym początku, jak teraz wymieniałem te okoliczności, jeszcze wskazać na jedną bardzo ważną okoliczność, której mi w ogóle brakuje w dyskusji o prymasie Wyszyńskim. Skąd się bierze jego realizm? Pewnych ocen politycznych. Czasem jako realista muszę powiedzieć, że to jest jakby nadrealizm, jeśli chodzi na przykład o tą kwestię antykomunizmu. Ale on się bierze po prostu z traumy II wojny światowej. Ani to nie jest tak, jak niestety niektórzy twierdzą, że prymas Wyszyński był bezkrytycznym zwolennikiem decyzji o powstaniu warszawskim, ale to pomińmy to. Natomiast co do skutków uważał, że to się nigdy nie może już powtórzyć. I teraz jak się pojawia w sierpniu wielki ruch strajkowy, potem Solidarność i kolejne spięcia, kolejne konflikty z rządem i tak dalej, on ma wizję powrotu do jakiejś konfrontacji jeszcze z Sowietami jako interwentami, co może po prostu spowodować jakąś nieprawdopodobną katastrofę narodową. I jego umiarkowaność w postrzeganiu Solidarności moim zdaniem głównie z tego wynika i jakby to jest kwestia do dyskusji, bo to jest bardzo ciekawe i w tym sensie kluczem do nominacji Józefa Glempa jest dokładnie to, bo w tym sensie kardynał Glemp, choć innego formatu człowiek, no w jakimś sensie był kontynuatorem. Tak? Ja znalazłem ten cytat, który chciałem przytoczyć, przepraszam, że wtedy nie mogłem znaleźć. Otóż prymas mówił tak, Wyszyński, los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie się wielką siłą moralną, komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce, przez jej katolicyzm. Polska pokaże całemu światu, jak brać się do komunizmu i cały świat będzie jej wdzięczny za to. I te słowa trzeba też rozumieć i sądzę, że w tych ocenach politycznych czy historycznych może ten niewymierny jakby pryzmat wiary, trudno taki mierzalny, trudno do, nie jest brany pod uwagę. Ja bym tutaj był bardziej ostrożny w tych ocenach politycznych czy historycznych różnych postaci. Tak a propos, to pamiętam doskonale, bo byłem wtedy w Rzymie w 81 roku. Tak zwany lud Boży mówił, był przekonany, że ksiądz Tischner zostanie prymasem. Przynajmniej część tak mówiła. Później przyjechał kardynał Macharski, z którym chodziłem po placu Świętego Piotra i z ojcem Przydatkiem. I się mówi, i wszyscy, których spotykaliśmy, uważali, szeptali po cichu, to jest przyszły prymas Polski. To jest lipiec 81. Później dojechał biskup warmiński Józef Glemp. I nie był przez lud Boży tak no, brany w sensie prymasa bilia, czy jakbyśmy mogli to określić. A później poszedł komunikat sekretariatu, że został arcybiskupem, mianowany na funkcję arcybiskupa metropolity warszawskiego, gnieźnieńskiego i warszawskiego. Więc tutaj to niejako można powiedzieć, że te oczekiwania, no, oczywiście były zupełnie inne niż przewidywania ludzi, którzy tak po ludzku chcieli przewidzieć, jakie te decyzje będą. Ale ja wracam do kardynała Wyszyńskiego. Otóż myślę, że kluczem do zrozumienia jego dzieła to jest społeczna krucjata miłości 67 roku. Bo to, co ktoś powie, że to naiwność, że ta siła moralna obali komunizm, to nie jest naiwność. On proponował pewną przemianę i tutaj wygłosił program, który jakby przeczy takim wyobrażeniom o kardynale Wyszyńskim, które my dzisiaj mamy, że to był
kostyczny, patriarchalny, w starym stylu, taki książę kościoła, taki o trochę mąż stanu, ale taki oderwany od pewnych realiów życia. Po pierwsze był bardzo dobrze przygotowany intelektualnie, bo robił doktora ze społecznego nauczania kościoła. Po drugie, zgadzam się z panem profesorem Cęckiewiczem, nie chcę wchodzić już w tej chwili w ocenę Powstania Warszawskiego, ale okres Powstania Warszawskiego, w którym był porucznikiem Armii Krajowej, był kapelanem oddziału Armii Krajowej w Kampinosie i był świadkiem dramatycznych przeżyć, jakie tam wtedy miały miejsce, to jest bardzo ważny etap jego kształtowania jako no, księdza, jako duchownego, ale też jako późniejszego prymasa. I drugi moment to jest oczywiście okres uwięzienia, te 3 lata odosobnienia, czy uwięzienia, czy internowania, różnie to jest określane. Ale wracam do tej krucjaty miłości, ponieważ ona pokazuje zupełnie inne oblicze kardynała Wyszyńskiego i paradoksalnie jest to stosunkowo mało znane w szerokich kręgach społecznych. Ten program zawarł w 10 punktach. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 3. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu, nie przeklinaj. Nie rób przykrości, nie wyciszaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. 5. Przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest ktoś winien, ale co ty jesteś winien innym. 7. Czynnie współpracuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim, otwórz się ku ubogim i chorym, użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. On bardzo konsekwentnie, to jest 67 rok, jakbyście to wczytali, to byśmy mogli to podpisać ojciec Franciszek i pewnie wszyscy by uznali, że to jest ojciec święty Franciszek i to jest 2021. I ksiądz prymas konsekwentnie zabiegał, aby społeczeństwo podejmowało walkę z otaczającym złem przez przemianę swoich serc. I to było, sądzę, celem tej i Wielkiej Nowenny, to co miało miejsce w Wielkiej Nowennie i cały program później obchodów milenijnych i te wszystkie wielkie inicjatywy duszpasterskie, o których się w tej chwili już właściwie niewiele wspomina, ale które miały bardzo istotne znaczenie dla tego obrazu. Co więcej, uważam, że w tych dyskusjach, które mamy o przemianach między PRL-em, a to, co się dzieje po 89 roku, mimo wszystko za mało się mówi o roli Kościoła, o roli kardynała Wyszyńskiego, też Karola Wojtyły, a za dużo przypisuje się sprawczości różnych ruchów, które były ważne, od opozycji demokratycznej po 76 roku, ale ważne były też te zrywy, 56, 68, 70, które jako dziecko przeżywałem na wybrzeżu i widziałem, jak to wyglądał grudzień 70 roku. I później 76, czerwiec, po te powstanie KOR-u, Robcia i tak, później Robcia i tych różnych struktur demokratycznej opozycji. Ale gdyby nie rola Kościoła w tym wszystkim, a jednak to się wszystko odbywało w czasach prymasostwa kardynała Wyszyńskiego i jeszcze pod taką statutem Konferencji Episkopatu Polski, która nadawała znacznie większe uprawnienia prymasowi i przewodniczącemu konferencji niż dzisiaj.
Dzisiaj jest zupełnie jakby inna struktura i znacznie większa jest rola poszczególnych biskupów diecezjalnych. Natomiast wtedy ta struktura ze względów oczywistych była bardziej zhierarchizowana i podporządkowana księdzu prymasowi. A więc w jakimś sensie on nadawał główny kierunek tym wszystkim działaniom. Można to oczywiście, no, słynne sprawy, jego udział w Soborze Watykańskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym wszystkim dlatego, żebyśmy przy ocenie, no, ludzi Kościoła nie wchodzili już tylko w taką ocenę, powiedziałbym, stricte polityczną czy tego kontekstu, ponieważ no, tu są jakby dwie rzeczywistości. No, jest ta rzeczywistość publiczna, zewnętrzna, ale jest też ta rzeczywistość duchowa, moralna. I to, z czego prymas Wyszyński dlaczego został określony przez papieża jako Jana Pawła II jako prymas tysiąclecia? Dlatego, że przeprowadził, czy tak to było oceniane, przeprowadził możliwość suwerennego głoszenia Ewangelii w czasach jednak dyktatury komunistycznej. On był zupełnie inny od na przykład kardynała Mitrzętego i jego roli, która była, czy tego, co się działo na Węgrzech, czy w innych kościołach. Oczywiście tu oceny mogą być bardzo różne, tu będziemy badali archiwa, będzie coraz więcej faktów, coraz więcej relacji. Poza tym to, co jest ważne dla historii, żeby nie robić błędu prezentyzmu, czyli przyjmowania dzisiejszych kryteriów do ocen z przeszłości, to ważne jest też, żeby mieć pewien dystans też. Jeszcze żyją ludzie, którzy doskonale pamiętają kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, a za 50 lat już prawdopodobnie nie będzie takich osób, czy już będą bardzo nieliczne. Więc też to będzie się po prostu w tych ocenach zmieniało. Ale można powiedzieć, że te 15 dni, które były pretekstem do naszej dyskusji, to był rzeczywiście taki czas, który wart jest bardzo dokładnego zgłębienia i w warstwie oceny właśnie wydarzeń politycznych, ale też i wydarzeń, powiedziałbym, społecznych i innych. Jeśli można trzy chyba uwagi będą do tego, takie troszeczkę rozbudowane tylko. Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że istotne elementy tego, co się zdarzyło w Polsce w latach 80. powstały ze względu na legitymizację Kościoła. I w swoich pracach, na przykład jeśli chodzi o politykę wschodnią, nigdy bym nie odebrał roli Giedroyciowi, czy Michnikowi, czy Macierewiczowi, kogo państwo chcecie z tych, którzy się tym zajmowali w latach 70. Ale to wszystko nie mogłoby zostać zrealizowane, gdyby nie pełna legitymizacja ze strony Kościoła, który był jedyną siłą w tamtym czasie, który mógł dać taką legitymację dla różnych rozwiązań politycznych. I ja myślę, że można to traktować szerzej. To jest dla mnie absolutnie oczywista teza, jak na tamten czas. Nie jest dla mnie też kwestią, i to jest ciekawe, ponieważ ja jestem dość sceptyczny jako historyk do cytowania wypowiedzi duchownych i takiego bezkrytycznego ich podawania jako prawdy. Tak w Polsce trochę się robi w pracach historycznych, ale w przypadku tego fragmentu, który przeczytałeś, Janku, o uchrześcijanieniu Polski, to powiedziałbym, że nie tylko bym to apologetyzował, ale bym to dowodził metodami naukowymi. Znaczy, nie ma wątpliwości, jeżeli weźmiemy metody z zakresu religioznawstwa, że faktycznie Polska gdzieś w latach, sam koniec lat 70., w latach 80. i pewnie pierwsze 5 lat 90. była najbardziej uchrześcijaniona w całej swojej historii. To można pokazać poprzez liczby, poprzez sieć parafii, poprzez skalę dotarcia, jeśli chodzi o młodzież, poprzez skalę dotarcia, jeśli chodzi o inteligencję. Znaczy, praca duszpasterska różnych osób, różnych ruchów, Blachnickiego, nie zawsze to przecież byli hierarchowie, ale przywództwo, bo tej kategorii politologicznej musimy tu używać, Wyszyńskiego, później przywództwo Wojtyły, myślę, że to jest poza wszelką dyskusją. I tutaj Wyszyński nie tylko, że ma rację, ale da się tego dowieść metodami naukowymi.
Znaczy rozpad systemu komunistycznego był związany z tym, co on tam nazwał, mówię o prymasie Wyszyńskim, uchrześcijanieniem. On bardzo dobrze operował językiem polskim, więc też się bardzo fajnie bawił czasami neologizmami i językiem. I faktycznie tak było. To, co chciałbym dodać, nie wiem, czy będzie jeszcze czas, żeby tę dyskusję ciągnąć, bo my tak możemy o prymasie Wyszyńskim i Janie Pawle II długo w tym gronie i to nie jest bezpieczne dla takich debat, bo zaraz wszyscy wyjdą i tak dalej, ale jedną glosę do realizmu Wyszyńskiego. Ja nie zgadzam się z każdym ruchem politycznym kardynała Wyszyńskiego, to jest moja glosa do Sławomira Cenckiewicza, natomiast no, trudno mi znaleźć wiele osób, co do których talentów politycznych byłbym tak pełen uznania. Znaczy uważam, że to naprawdę był wybitny umysł. Jeśli chodzi o ten jego realizm, to on mi się kojarzy z tekstem i o ten jego realizm i podejście do Solidarności, kiedy ty o tym mówiłeś, to mi się skojarzył stary tekst, z którym zresztą prymas Wyszyński publicznie polemizował, ale w innym aspekcie, czyli genialny tekst Stanisława Stommy z Kurzem krwi bratniej, ale ten fragment tego tekstu, w którym Stanisław Stomma opisuje powstańców styczniowych, a właściwie kierownictwo powstania styczniowego. Otóż mi się wydaje, że w oczach prymasa Wyszyńskiego, który miał pewne wyobrażenie, jak ma wyglądać władza, jak ma wyglądać rządzenie Polską, kierownictwo Solidarności wyglądało mniej więcej tak, jak w opisie Stanisława Stommy kierownictwo powstania styczniowego. Czyli on po prostu widział przed sobą młodych, niedoświadczonych ludzi, może troszkę, którzy nie do końca, może nawet z jego punktu widzenia, mają poukładane w głowie, on pewnie by tego tak nie ujął. I dla mnie... W tym widział tam wrogów Kościoła, potencjalnych wrogów Kościoła, prawdziwych wrogów Kościoła. W tym miał w głowie no, swoje własne różne doświadczenia z różnymi ludźmi w okresie PRL-u, bo przecież on z nimi często się spotykał i dyskutował. Dla mnie sprawa jest absolutnie klarowna, dlaczego on miał taki stosunek do kierownictwa Solidarności. Oczywiście w tym fragmencie trzeba też powiedzieć, że prymas, że ten realizm prymasa polegał też na tym, że on faktycznie w jakimś stopniu tego nigdy wprost nie napisał chyba, ani nie powiedział i to by się nadawało do przedyskutowania z nim, co nie będzie już nigdy możliwe, uważał ten stan rzeczy w Europie po II wojnie światowej za jakoś tam stały, bardziej stały niż on się okazał stały. To się przejawiało rzeczami, o których mówiliśmy w innej dyskusji, czyli tym, że w gruncie rzeczy nie zwracał uwagi prymas Wyszyński na rząd londyński. No, bardzo nieliczne przypadki, kiedy zwracał uwagę na ambasadora Papego, ale no, na niego zwracał uwagę raczej w kontekście negatywnym. Tak, przyczynił się do likwidacji placówki, a no co tu dużo mówić, legalnego ambasadora rządu polskiego starał się za wszelką cenę uniknąć spotkania z nim, podczas kiedy tolerował w swoim otoczeniu podczas różnych wizyt tych przedstawicieli placówki komunistycznej, więc tutaj jego realizm był naprawdę daleko posunięty i powinien dać do myślenia różnym ludziom. I ja uważam, że wynikał z mądrości. Ktoś się może z tym zgadzać albo nie zgadzać, ale wynikał z roztropności, mądrości, no i pewnego, choć czasem ta ocena mogłaby być kwestionowana przez nas. Tylko to nie były przypadki. On miał taką wizję tego świata powojennego i to samo dotyczy przecież tematu dzisiaj super ważnego w polskiej debacie publicznej, czyli tematu, który dotyczy żołnierzy wyklętych, czyli szerzej podziemia. No tutaj różne są powody, dla których prymas milczy na ten temat w swoich promemoria, w swoich dziennikach, ale temu tematowi właściwie nie poświęca uwagi lub poświęca absolutnie marginalnie, na przykład wspominając, że się spotyka z kimś, kogo mąż, z jakąś damą, kogo mąż bierze udział w takiej czy innej konspiracji, a publicznie gani. Czyli mamy jednak trochę takiego polityka, dla mnie jednak trochę starej daty, ale w dobrym rozumieniu tego słowa. I to nie wyklucza tych rzeczy, o których ty, Janku, powiedziałeś, bo akurat te 10 punktów prymasa to jest super humanistyczny tekst, który mógłby być pokazywany jako de facto, gdyby nie było Pana Boga w pierwszym punkcie, to mógłby być pokazywany wręcz jako taki uniwersalistyczny tekst, który można dać każdemu człowiekowi do tego, żeby tak postępował, wynikający z wielkiego doświadczenia i mądrości człowieka, który to napisał.
Więc te rzeczy się trochę dla mnie nie kłócą. On potrafił być bardzo skromny, potrafił pójść gdzieś pieszo, jak mu zastawili drogę podczas jakiejś wizytacji, potrafił pocieszyć kobietę, która nie zdołała tam czegoś przygotować w związku z wizytacją, z jego wizytacją biskupią. On z tym nie miał żadnego problemu, potrafił wejść do kuchni i tak dalej. Ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że doskonale znał swoją wartość i nie ukrywał tego. I też jakiejś fałszywej skromności, to byśmy mu zarzucić, myślę, nie mogli. No nie, ale ja jeszcze bym wrócił do tego realizmu. To dla mnie jako mieszkańca przez 17 lat Szczecina do 76 roku, to co zostało zrobione z normalizacją stosunków i ustanowieniem diecezji na północno-zachodniej części obecnej Polski, to była rzeczywiście, to było wybitne dzieło kardynała Wyszyńskiego, bo on był głównym architektem, że jednak do tego doprowadził, bo to były skomplikowane relacje między episkopatem Niemiec, episkopatem Polski, między episkopatem Polski czy Kościołem w Polsce a Watykanem, między państwem niemieckim, znaczy RFN-em a PRL-em i jeszcze na kilku innych płaszczyznach. To było wyjątkowo skomplikowane, ale jednak do tego doprowadził i co do tego chyba jesteśmy tutaj zgodni, że no, było to wielkie osiągnięcie, że to się udało zrobić. I jeszcze jedna taka uwaga. Przepraszam, że się odwołam do własnego doświadczenia, ale trochę rozbuduję to, co Paweł przed chwilą powiedział. Wróciłem w listopadzie 81 roku, bo z Rzymu pojechałem jeszcze do Londynu. Tam jeszcze prowadziłem badania w Instytucie Sikorskiego i wróciłem przed stanem wojennym, którego za chwilę 40. rocznicę będziemy obchodzić. Ale miałem okazję rozmawiać, miałem kontakty z tą starą emigracją Polonii w Londynie. I oni mi mówili, nie wracaj do Polski, zobaczysz, że będzie stan wojenny, zobaczysz, że komuniści tak tego... To byli ludzie starszej daty właśnie, czyli to byli wtedy ludzie 70, 60, dobrze 60 plus, tak? To był 81 rok, czyli aktywni w okresie II wojny światowej jeszcze. I oni jakby przeczuwali, wiedzieli, czuli, że to się nie może, ten karnawał Solidarności tych 16 miesięcy, jak to się czasami publicystycznie określa, dobrze skończyć. I ja wróciłem do Warszawy, poszedłem do redakcji tygodnika Solidarność i mówię, słuchajcie, tu naprawdę trzeba coś pomyśleć, bo takie opinie są w Londynie, no tutaj jakoś... No ja usłyszałem, komuniści już leżą, my będziemy przejmowali władzę, my za chwilę będziemy tutaj decydowali, nie ma, ja już trochę to upraszczam, ale pokazuję pewne nastroje, które były przynajmniej w części Solidarności, nie mówię, że w całej Solidarności, mówię tutaj o listopadzie 81 roku, a później był ten tragiczny stan wojenny, tak? Także tutaj pewien taki realizm i takie no, pewne doświadczenie kardynała Wyszyńskiego i ta jego taki pewien, nazwijmy to chłód, z którym patrzył na pewne emocje społeczne, które były i które były jak najbardziej uzasadnione i ten poryw i ten, tam można powiedzieć, taki romantyczny poryw, który trochę w tym wszystkim drzemał, no to była taka szczypta tego powiedziałbym też realizmu, który warto mieć w ocenie wydarzeń publicznych. Tak, i tego nam brakuje dzisiaj. Ja tylko jedno krótkie zdanie do tej kwestii tego realizmu, bo to jest też fascynujące, bo z jednej strony, tak jak panowie mówili, to jest to doświadczenie powstania warszawskiego, z którego ten realizm późniejszy wynika, tego, żeby się ta polska krew nie lała i to widać w tym, co prymas mówi w 70 roku chociażby, czy później, czy w 80, tak, kiedy mówi, że nie darowałby sobie, gdyby tam chociaż jeden młody chłopak przeze mnie
zginął, ale z drugiej strony publicznie prymas zawsze podkreślał znaczenie Powstania Warszawskiego, tak? Tak samo było z Powstaniem Styczniowym, tutaj ten słynny artykuł Stomy, tak, z którym przecież Wyszyński polemizował, wygłaszając takie piękne kazanie, w którym mówił, że mówił o tym, jak ważne, jak znaczące jest to powstanie. Ja chcę przez to powiedzieć tylko, że to nie jest wszystko takie, tak? Nie, tylko jedno, bo to był klimat tamtego czasu. Dostał genialny tekst, który był pretekstem dla Stomy, żeby się powiedzieć o 10 innych sprawach, a prymas się tam do jednej rzeczy tylko przyczepił, że Stoma użył tego sformułowania, że to jest polski kompleks, a prymas mu odpowiedział zambony, że to nie jest żaden kompleks, tylko miłość ojczyzny, więc to tam tylko w jednym aspekcie oni się różnili, ale myślę, że gdyby, i to też trzeba rozumieć, myślę, że pan akurat dobrze rozumie, tylko zawsze warto przypominać ten kontekst ich specyficznych relacji. Myślę, że jeśli chodzi o ocenę przywództwa Powstania Styczniowego, co jest chyba głównym jednak wątkiem, czy jednym z dwóch, trzech głównych wątków eseju Stommy, no to myślę, że prymas by się pod tym mógł podpisać, gdyby tak dyskutowali przy stole czy przy kolacji. I myślę, że naprawdę bardzo podobną ocenę miał odnośnie do kierownictwa Solidarności. No. Dziękuję. Oczywiście nie da się tego wszystkiego powiedzieć w półtorej, w dwie godziny, co można byłoby powiedzieć o tych czasach, o tych dniach, mimo że był to schyłek życia księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego. Ja odsyłam państwa do książki pana senatora, Doświadczyć wspólnoty. Pan senator robił zdjęcia z tego okresu, tak jak już wcześniej wspomniał. Myślę, że to jest początek pewnych dyskusji, które będziemy czy tutaj prowadzili, czy w innym miejscu. Myślę, że to znajdziemy cieplejsze miejsce, a na wiosnę będzie w ogóle cieplej, więc będzie przyjemnie. Ja bardzo dziękuję państwu za to, że państwo tutaj przyszliście, że byliście państwo z nami, również dla tych osób, które były przed monitorami, tabletami, telewizorami, smartfonami, że mogli nam towarzyszyć. A rozmawialiśmy w następującym składzie. Pan dyrektor Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, historyk. Profesor Paweł Kowal, politolog, historyk, polityk, również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski. Autor książki Doświadczeń wspólnoty, pan senator Jan Maria Jackowski, doktor historii, i pan profesor Sławomir Cęckiewicz, członek Kolegium IPN, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. I kłania się Rafał Dudkiewicz.